Cześć wszystkim, dziś zapraszam Was na kolejny haul zakupowy z Bonprix. Oczekiwania kontra rzeczywistość. Dziś pokażę Wam rzeczy takie bardziej na jesień. Mam tutaj dwie pary butów, sweterek, bluzeczkę i jeszcze koszulę. Koszula wisi tam, Wy ją widzicie tutaj. Będę potrzebowała Waszej rady, wsparcia, żebyście mi po prostu doradzili. I od czego tutaj zacznę? Może od butów, bo akurat jestem tak ubrana, że mam założoną spódnicę i mogę Wam pokazać, jak te buciki się prezentują. Pierwsze buciki. Ja oczywiście staram się zamawiać rzeczy takie, które są mi potrzebne i słuchajcie, niedawno wyciągnęłam sobie z szafy moje takie czarne czułenka ze skóry sztucznej i okazało się, że ta skóra, no to buty chyba miały już z 5 lat, skóra zaczęła się łuszczyć i buty po prostu no już są tak nieestetyczne, że muszę je wyrzucić, więc w ich miejsce zamówiłam sobie takie piękne czułenka. One, właśnie to co mnie w nich jakby najbardziej urzekło, jest fakt, że to nie jest skóra naturalna, tylko to jest taki jakby zamsz. I one nie będą się w żaden sposób łuszczyły. Obcasik, jak widzicie, taki standardowy, wygodny, nie za wysoki, nie za niski. One tutaj od przodu są takie zaokrąglone. Są tutaj dosyć mocno wycięte, natomiast ja nie mam z tym żadnego problemu. I podeszwa jest tutaj w takie paseczki, to znaczy, że nie będzie się ślizgać. Nie jest to jakiś sztywny plastik, tylko to jest taka jakby guma, więc będzie naprawdę ok. Rozmiar 36. Pierwszy raz założyłam je właśnie do spódnicy, no ale spódnicy fajnie widać. Ta spódnica ogółem też jest z Bonprix. Bluzeczka, którą mam na sobie, też jest z Bonprix. Chyba 30 zł kosztowała kiedyś, bardzo fajna, uniwersalna, można ją tak nosić w ten sposób, można w ten sposób, także dzisiaj cała na Bonprix ubrana, bardzo dużo rzeczy mam z Bonprix. No i te buciki, jak widzicie, całkiem fajnie leżą, na 100% je zostawiam, także zakup trafiony. Ja z tych bucików jestem bardzo zadowolona. Ok, jak już jesteśmy przy butach, to przejdziemy do kolejnej pary. Zeszłej zimy moje buty w tym stylu również się popsuły. Miałam taki rok, że po prostu wszystkie buty się psuły, bo tak dużo chodziłam. No i teraz zdecydowałam się na takie buciki. Obcas mają taki troszeczkę wyższy niż te, które mam w tej chwili na sobie. Natomiast były jeszcze wyższe. Strasznie mi się podobały, ale stwierdziłam, że jednak ich nie będę brała, bo jeżeli ja mam w nich chodzić regularnie, no to ja muszę mieć ten obcas taki, w którym ja potrafię chodzić. Tutaj podeszwa, zobaczcie sobie, też ekstra, bo jak stanę na czymś śliskim, no to się nie przewrócę, więc o takich rzeczach trzeba myśleć. Kiedyś jak byłam młodsza, to kilka, nie wiem, 10 lat temu bardziej myślałam, żeby super te buty wyglądały, a teraz myślę, żeby po prostu były wygodne, bo kiedyś się w butach wiele razy nacierpiałam na wysokich obcasach i to było niepotrzebne, bo wygoda jest najważniejsza. No i one są tutaj na zameczek, jak widzicie, z tej strony też mają zamek, natomiast on tu chyba jest gdzieś zaklejony, tak mi się wydaje. Nie chcę go tutaj ruszać, bo to jest taka ozdoba. Tutaj on się tak zawija w lewo i w prawo. Z przodu są również takie zaokrąglone, także już mierzymy. No i tak, już mam je założone, natomiast od razu Wam powiem, że to nie jest dobre połączenie, taka spódnica z takimi butami, bo najlepiej by było, jakbym miała czarne rajstopy. To połączenie jakby optycznie skraca nogi, więc może Wam tutaj podwinę bardziej to na taką spódniczkę i teraz możecie sobie to w lepszej formie zobaczyć. Nie jest tak optycznie ta noga skrócona. Buty bardzo fajne, ciepłe. Ja zazwyczaj zamawiam, jak jest minus 10% zniżki i darmowa dostawa. Tym razem tak samo wyszło. Buty standardowo 160 zł, z tą zniżką wyszło 144 zł, więc zawsze warto wtedy korzystać. No i buciki tak się prezentują, bardzo fajne w środku, one są troszeczkę takie ocieplane. Aha, rozmiar 37, bo stwierdziłam, że bardzo często jednak mam, zakładam jeansy, skarpetkę i te buty później jakby są ciaśniejsze, więc kiedy mam skarpetkę, to lepiej, żeby ten rozmiar był większy, dlatego 37. Ok, już jestem z powrotem na miejscu siedzącym. Teraz pokażę Wam bluzeczkę, którą widziałam z racji na to, że jest po pierwsze bawełniana, po drugie była strasznie tania,
Po trzecie, brakuje mi takich bluzeczek, więc znowu taka bazowa rzecz, już Wam mówię, ile ona dokładnie kosztowała. 27 zł wyszła i faktycznie jeszcze sprawdzę tutaj metkę, czy dobrze Wam to powiedziałam, że to jest 100% bawełna albo wiskoza. Sorki, 95% wiskoza, 5% elastyk. Okej, no i jestem. Ona jest taka dłuższa, ale ja zazwyczaj takie bluzeczki wkładam do spódnicy i wygląda to w ten sposób. Jeszcze spróbuję Wam pokazać z tyłu, jest ta koronka. Wydaje mi się, że jest okej. Nawet próbowałam tą bluzkę przymierzyć z tą koronką naprzód, ale wtedy nie fajnie to wyglądało. Teraz wygląda to naprawdę mega fajnie. Ja tam nie widzę, co Wy widzicie, ale wydaje mi się, że to jest spoko. I jeszcze Wam coś pokażę. Kurteczka jeansowa, również z Bonprix. Zobaczcie sobie, jak to fajnie wygląda. Zanim to w ogóle zamówiłam, to ja sobie od razu pomyślałam, że to będzie fajnie wyglądało, więc naprawdę super połączenie. Możecie sobie zobaczyć, jak to fajnie wygląda. Dobra, więc ta bluzeczka taka bazowa, taniutka i pasuje do jeansowej katany, do czegoś białego, do czegoś czarnego, więc naprawdę bardzo jestem z niej zadowolona. Pokażę Wam jeszcze tak, biały sweterek, którego tak naprawdę jeszcze nie mierzyłam, więc jestem bardzo ciekawa, a później tą białą bluzeczkę, gdzie musicie mi po prostu doradzić. Już jestem. Powiem Wam, dziwny jest zapach tego sweterka, natomiast jest bardzo fajny. Jestem ciekawa, czy on nie będzie się szybko mechacił, ale mam fajną teraz maszynkę do golenia tych ubrań z cicików, także myślę, że tutaj sobie ta maszynka jakby co poradzi. Zobaczcie, tutaj te detale, takie dziurki, taki ażurowy troszeczkę jest. Rękawy są, no troszkę może dłuższe na mnie. O, on jest tej długości, ale no tak chodzić nie będę, bo mi to się ogółem nie podoba. Ja wolę jakby optycznie siebie tutaj te proporcje zrobić o takie, jak widzicie. No z tyłu mogę zostawić dłuższe, ale też mogę to włożyć do środka. I teraz te proporcje są naprawdę fajne. Jest bardzo miły w dotyku, jest ciepły, cięższy i taki ogółem zimowy. No te rękawy są może troszkę dla mnie za długie. Może bym je mogła tutaj podwinąć, chociaż takie podwijanie nie do końca czasami dobrze się wygląda. No nie wiem, ciężko jest mi tutaj określić. Mam jeden biały sweterek, ale on bardzo mi się zniszczył, bo był cały jakiś taki poliestrowy, a ten 50% bawełna, 50% akryl, więc skład może taki pół na pół, ale może dzięki temu akrylowi on na zimę będzie taki cieplejszy, więc tak to wygląda. I okej, teraz przechodzimy do tej koszuli. Słuchajcie, mam jedną koszulę, ale taką bez kołnierzyka i ona jakby troszeczkę zmieniła już kolor, już zrobiła się półżółta i zamówiłam sobie tą. Jak dobrze pamiętam, z wiskozy, to nie jest bawełna, 100% wiskoza, tak. Wiskoza, wiadomo, troszeczkę się gniecie, natomiast jest to fajnie oddychający materiał i właśnie taką koszulę potrzebowałam, bo widzę, że czasami by mi się przydała do takich klasycznych zestawów. No i zaraz ją przymierzę i Wam pokażę. To w ogóle jest taka koszula, możecie sobie zobaczyć, że można ją nosić tak na luzie, wiecie, rozpiętą do jakichś jeansów. No w tej chwili akurat robię pranie i wszystkie jeansy mam w praniu, ale może być taka totalnie na luzie. Tutaj jeszcze jest ten jeden guziczek, ja lubię mieć tak zapięte po całą szyję. Tutaj również mamy guziczki. Ona jest tutaj bardzo wygodna. Rozmiar 34. Okej, ona jest bardzo długa, ale można ją na przykład zawiązać i nosić tak, ale ja chcę ją nosić zawsze włożoną. I to, że ona jest taka długa, powoduje, że jak podniesiemy ręce do góry, to nic nam na 100% nie wyjdzie. Wydaje mi się, że to jest fajna inwestycja, bo materiał 100% wiskoza jest bardzo taki przyjemny. Ja w tej chwili mam bluzkę na ramionczkach pod spodem i ona troszeczkę mi prześwituje, ale będę miała standardowo do niej beżowy biustonosz, beżową bieliznę i wydaje mi się, że spoko. Tylko, że jedynie zastanawiam się może nad tymi guzikami, może powinnam je zmienić na jakieś inne, chociaż nie do końca chce mi się to zmieniać, ale wydaje mi się, że do marynarki, której tutaj akurat nie mam,
też by fajnie wyglądał, chociaż, czekajcie, nie, gdzieś indziej mam, bo ja to teraz, wiecie, po całym domu mam ubrania rozlokowane, ale na przykład do jeansowej kurtki, nawet taki luźniejszy look, nie taki super elegancki, to też fajnie wygląda, więc tylko może do tej kurtki to jednak ten guziczek odepnę. No i tak troszeczkę się waham, czy powinnam, jeżeli myślę o eleganckim looku, czy powinnam mieć właśnie taką koszulę z wiskozy, czy jednak faktycznie w takich super eleganckich lookach bardziej będzie się sprawdzała taka koszulowa, bawełniana koszula, wiecie, taka sztywniejsza, bo ta jest jednak taka lejąca się. Nie wiem, wydaje mi się, no jak potrzebujesz się ubrać w białą koszulę, no to, to ta jest całkiem w porządku. Jeszcze tutaj się odsunę na chwileczkę. No, czemu by nie? Jest w porządku. Ja lubię bardzo w ogóle takie obcisłe, dopasowane, takie slim koszule, ale teraz bardzo mało chodzę w koszulach, natomiast tą chciałam jako taka inwestycja. Wydaje mi się, że w porządku. Jeszcze sobie tutaj delikatnie rozepnę, żeby Wam pokazać. O, na przykład tak wygląda jeszcze lepiej. Więc może nie powinnam tak się zapinać pod całą szyję, bo może się skracam. Dobra, moi kochani, dajcie mi znać, co sądzicie o tej koszuli, czy zostawiać, czy nie. Także jeżeli Wam się podobało, zachęcam do lajkowania, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!